mamy tutaj właśnie koszulkę. Cały dyrygent, tak? Pana prezydenta, jako że pan prezydent jest całym prezydentem, wszystkich prezydentów, całym dyrygentem. Bardzo dziękuję. Ja niegodny nazywać się dyrygentem. Ale to bardzo... dyrygent Stalowej Woli to kto? Przepraszam, no. Cały dyrygent Stalowej Woli. To pod tym względem tak, to bardzo. Piotr Jackowski, magazyn nadsański Nasz Czas. Witam serdecznie widzów telewizji Naszego Czasu, publikującej swoje programy na kanale naszczas24.pl. Proponujemy dziś Państwu wyprawę do Chicago, w którym to mieście gościły w maju zespoły Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Nadsańska Orkiestra Kameralna, Chór Lasowiacy i Grupa Wokalna Pałacyk Michla. 10 czerwca zespoły prowadzone przez Edwarda Choroszkę spotkały się z Lucjuszem Nadbereżnym, prezydentem miasta Stalowej Woli. Artyści dziękowali włodarzowi za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogli wyjechać za ocean na koncerty. Natomiast ze strony prezydenta popłynęły słowa podziękowań za promocję Stalowej Woli w USA. Spotkanie pełne było akcentów wspomnieniowych i wymiany uprzejmości. Artyści zaprezentowali prezydentowi film oddający atmosferę ich podróży. Że pan zaszczycił się tutaj i no powód jest taki, że chcieliśmy w jakiś szczególny sposób, nie wiem czy nam się to uda, ale w taki jakiś, nie wiem, wyjątkowy sposób podziękować panu za to, co pan dla nas zrobił, że dofinansował nam pan wyjazd do Stanów Zjednoczonych, bo to miało bezpośrednie przełożenie na to, że mogliśmy tam pojechać. I za to, że nas pan wspierał, nawet jak byliśmy tam drogą elektroniczną, to bardzo dziękujemy. Chcieliśmy się tam zaprezentować na godnie, reprezentować Stalową Wolę i to było widać na każdym kroku, to teraz też widać. Właśnie specjalnie przywdzialiśmy dzisiaj koszulki, żeby pokazać, jak tam byliśmy, jak przebywaliśmy na ulicach czy w salach koncertowych. Kościołach. Myślę, że repertuar też, który dobraliśmy, też był godny Polski, Polaków w Stalowej Woli. Chcieliśmy tam zachować się bardzo patriotycznie. Pojechaliśmy na wydarzenie szczególnie patriotyczne, bo pojechaliśmy na paradę trzeciomajową
na bankiet niepodległości. Chyba największe wydarzenie tego typu w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Mnóstwo zespołów z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, no i też z Polski. I bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy pojechać, że nas Pan wsparł. Dziękujemy za miłe słowa na tych vlogach czy blogach. Przepraszam, czy dobrze. I mamy tutaj właśnie koszulkę, cały dyrygent, tak? Pana prezydenta, jako że pan prezydent jest całym prezydentem, wszystkich prezydentów, całym dyrygentem. Bardzo dziękuję. Ja niegodny nazywać się dyrygentem. Ale to bardzo... dyrygent Stalowej Woli to kto? Przepraszam, no. Cały dyrygent Stalowej Woli. To pod tym względem tak, to bardzo. To teraz ja przystąpię, panie prezydencie. To jest panorama centrum Chicago. Twórczynią tego obrazu jest nasza koleżanka. Muszę ją tutaj wskazać. Celina. Nasza koleżanka Celina. Ale to osobiście dla pana prezydenta wykonała właśnie taki w imieniu całego klubu. Bardzo dziękuję. Młode pokolenie, tutaj panu prezydentowi wręczy. A to jest zdjęcie tuż po paradzie, które wykonywaliśmy tuż po paradzie. I najmłodszy członek naszego zespołu. Zobaczcie. Serdecznie bardzo, bardzo dziękuję za piękne pamiątki. I jeszcze. Jeszcze na stolik. Dzięki serdeczne. Ja bardzo serdecznie dziękuję, ale troszeczkę jestem zakłopotany tymi wszystkimi prezentami, bo to ja przyjechałem podziękować Państwu za niesamowitą promocję Stalowej Woli. Przyznam, że właśnie dzięki łączności internetowej na Facebooku to ja byłem niesamowicie dumny i po prostu jak widziałem Wasze koncerty, ale również reakcję Polonii, to byłem po prostu przedumny. Wewnętrznie się cieszyłem faktycznie, że do tego wyjazdu mogło dojść za pośrednictwem miasta Stalowej Woli, także to ja serdecznie dziękuję, bo ja byłem wzruszony widząc to w internecie, jak reaguje Polonia, jak później są przekazywane również te nagrania, jak oni między sobą dyskutowali o tym, że przyjechała do nich Polska, żeby pokazać właśnie wspaniałe talenty, charakter i to można było wyczuć i za to bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście niesamowitą inicjatywą łączącą pokolenia, bo to też tak bardzo mocno cieszy, że Państwo jesteście razem, prezentujecie różny wiek, różne talenty, ale w tym wszystkim jeszcze ten wspaniały charakter patriotyczny i tutaj wielkie dla Waszego prawdziwego dyrygenta tutaj, bo to jest to serce, które powoduje, że na pewno tutaj jesteście, że też poświęcacie swój wolny czas weekendowy, żeby ćwiczyć, żeby też w ten sposób budować siłę Stalowej Woli. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Sobie byliśmy u pana prezydenta przed wyjazdem, prawda? Tak. No i tak... Stołczyk dalej ładnie kwitnie. Mimo, że upłynęło dobrych kilka tygodni, temperatura jest taka różna, a serca dalej to... Serca tak. Ale wtedy mówiliśmy, że spróbujemy nie sprawić zawodu panu prezydentowi. No i wydaje się, że się udało nam. Absolutnie. Absolutnie tak. Gdzie jest nasz wiecz, tak dobrze jak to.
Myślę, że prawdopodobnie dostaliście kolejne zaproszenia. Tak, tak, właśnie chcieliśmy o tym porozmawiać. Myślę, że to nie mogło inaczej się skończyć, tylko że na pewno zachwyceni nasi rodacy tam chcieliby częściej słyszeć z tego. Ja powiem jedną rzecz, że szczególnie właśnie górale zaprosili na festiwal w listopadzie. Właśnie tutaj chciałem zaapelować, żeby nam pomóc w tym wyjeździe, może się uda. A powiem jedną rzecz, ale jest nie... Ale 11 listopada? Nie wiem, ale nie panu słucha. Jest to naprawdę największe wyróżnienie, jakie sobie można wyobrazić. Sprawdzam w internecie, tam nie ma innych zespołów poza góralskimi. I to jest jeden, jedyny przypadek w tej chwili, że zespół o innej po prostu jakby profilach muzycznych jest zaproszony jako rodzynę do tego dużego, olbrzymiego festiwalu. Jak gwiazda po prostu. Gwiazda tak jest. Panie prezydencie, byliśmy zaproszeni przez Związek Klubów Polskich. Tam odbywaliśmy próby, tam mieliśmy też dwa koncerty. I na zakończenie prezes Związku Klubów Polskich, w ogóle cały zarząd Związku Klubów Polskich, wystosował do pana prezydenta pismo. I ja przeczytam, ponieważ może nie było okazji, tak? Nie wszyscy chyba słyszeliśmy to. Szanowny pan prezydent Lucjusz Nadbereżny, pragnę bardzo serdecznie podziękować za wsparcie udzielone Chórowi Lasowiacy wraz z Nadsańską Orkiestrą Kameralną i Grupą Wokalną Pałacyk Michla z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w przyjeździe do Chicago na paradę Dnia Konstytucji 3 maja. Zespoły uczestniczyły w paradzie oraz wystąpiły podczas bankietu niepodległości w dniu parady. Jednocześnie zaprezentowali się na koncertach zarówno w siedzibie Związku Klubów Polskich, jak i kilku kościołach podczas mszy świętych oraz na koncertach. Zespoły wystąpiły także w programach telewizyjnych i radiowych w Chicago. Cała Polonia jest pod ogromnym wrażeniem występów zespołowych oraz solistów. Pragnę wyrazić naszą ogromną wdzięczność za umożliwienie nam tu na obczyźnie obcowania z kulturą najwyższych lotów. A prezentowany repertuar przywrócił wspomnienia młodości, a młodemu pokoleniu polonusów przybliżył zróżnicowany repertuar od pieśni patriotycznych, religijnych, ludowych do współczesnych. Już dzisiaj pragnę bardzo gorąco zaprosić Chór Lasowiacy wraz z Nadsańską Orkiestrą Kameralną i Grupą Wokalną Pałacyk Michla ze Stalowej Woli pod dyrekcją Edwarda Poroszko do Chicago w przyszłym roku w terminie do ustalenia. Mam też nadzieję, że otrzymają wsparcie od władz Stalowej Woli. W planowanej wizycie, podczas której zorganizujemy koncert dla Polonii, przesyłam pozdrowienia i zapraszam serdecznie do Chicago. Z pozdrowieniem, Jan Kopeć, prezes Związku Klubów Polskich i cały zarząd. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za piękną. Hey, I'm coming.
naprawdę z punktu widzenia naszej promocji, jeżeli będzie taka potrzeba wyjazdu, czy to do Chicago, czy w każde inne miejsce na świecie, niech piękno i chwała Stalowej Woli za pośrednictwem Was trafia na cały świat. Także Stalowa Wola nigdy nie będzie na pewno odmawiać pomocy dla tutaj Waszej wspólnej inicjatywy artystycznej, aby tak pięknie połączone inicjatywy chwaliły również w ten sposób Stalową Wolę. Także zapewniam, że z mojej strony na pewno będzie kolejne wsparcie. Najlepszy zespół na świecie. No i będziemy witać częściej. Dziękujemy za piękny koncert. Piękny koncert. Za wszystko i za to od siebie powiem, że no, nigdy nie doświadczyłem takiej współpracy, a różnie bywało. Bardzo dziękuję. Proszę nam królować 100 lat. Królimos Annos. Po łacinie dla pana prezydenta. Niestety po tej stronie tutaj talentów nie ma, ale to dlatego przynajmniej... Ale czy przepraszam, czy pan prezydent kiedykolwiek śpiewał w tenorach? Nie, ale... No to skąd pan wie, że pan nie może śpiewać? To już w szkole podstawowej zostało stwierdzone. Ale człowiek się rozwija z biegiem czasu. Głos się zmienia. Pod innymi względami trzeba się... Zależy od repertuaru może. Udział w paradzie 3 maja w Chicago. Wydarzenie
doświadczenie niesamowite, duży entuzjazm wśród uczestników i wśród obserwatorów. Mnóstwo właśnie ludzi stoi na ulicy, macha do jadących. W imieniu całej grupy po prostu chicagowskiej taki skromny uponek chcieliśmy wręczyć, proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim członkom zespołu, wszystkim zespołom. No oczywiście to dzięki wam, tak? Ktoś musi to jakby... No ktoś musi dyrygować, ale przecież gdyby nie zespoły, gdyby nie osoby, gdyby się nie przychodzili na próby, ciężkie próby i często, no to przecież nic by nie było. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Szczupy hełmy błyszczą stalą rych podkutych nóg, twardo do dni bruk, hejnik zmyka bruk. Tuż turmowcy drogą walą, śpiewa chłopców chór. W CKM-ów i PM-ów tur do boju. Zośka, Zosia, hej, Zosieńko, nasze chłopa. Zdrowć, anielko, przecież idzie w chór. Kończyć liście twór. Czasem kula wrośnie, tłuszcze wyśnie krew. Brzmi szturmowy śpiew na zbojowy zew. Aż ty góry śmiercią zacznie po przyjemnych snów. Jutro może się spotkamy znów. Wszakże z naszej krwi.